Słuchajcie, nowy Bendy już jest i skrywa wiele ciekawych tajemnic, dlatego też dzisiaj zobaczycie sekrety, jakie odnalazłem, czyli nowe postacie, pomieszczenia, bronie i wiele więcej. Także zaczynajmy! Jak pewnie wiecie, po całej grze są rozmieszczone różnego rodzaju lustra, na których możemy się przeglądać i zobaczyć po prostu, jak sobie wyglądamy. Jednak to na samym początku gry skrywa pewien sekret. Otóż jeśli będziemy na nie patrzeć wystarczająco długo, nasza postać zacznie się w nim przeglądać. Aż finalnie, no właśnie, zobaczcie sami. Tak, był to jumpscare. Co ciekawe, po jego pojawieniu się postać już dalej boi się przeglądać w tym lustrze i zaprzestaje jakichkolwiek animacji, już dalej tu się nie przegląda. Wie, że coś jest z tym lustrem nie tak. Idąc dalej, mamy też możliwość na samym to początku gry przywołać demoniczną, atramentową istotę. Otóż w tym miejscu widzimy, jak porusza się wiadro z mopem. I nie jest to przypadek, że to wiadro się poruszyło, ponieważ odpowiedzialny jest za to właśnie atramentowy demon, atramentowy potwór. Jednak jak go przywołać? Cóż, jeśli klikniemy guzik od windy, a następnie zamiast do niej wchodzić, wrócimy się do pomieszczeń pracowników i tam zaczniemy zbierać piłki antystresowe, tak zwane gniotki, których jest tutaj dokładnie 3. Ich lokacje teraz widzicie na ekranie, więc będziecie mogli sami to wykonać. Uruchomimy po zebraniu tych 3 piłek sekretną scenę. Otóż z tymi 3 piłkami musimy udać się teraz do tego wiadra z mopem i tam je wrzucić, taki a la rytuał. A kiedy to zrobimy, wydarzy się właśnie to. Tak jest, pojawił się potężny smoczy demon atramentu. Jak zobaczyłem go pierwszy raz, to śmiech mnie ogarnął. Dosyć komiczna postać. Jak myślicie, czym jest owe stworzenie? Bo ja go jakoś zbytnio nie kojarzę. A kolejny sekret, którym się zajmiemy, skrywany jest za drzwiami, do których nie wolno pukać, ale do których zapukaliśmy, trzeba było wykonać tam misję pełnego jegomościa z obrazami, ale nie o tym będziemy tutaj rozmawiać, bo to generalnie w grze każdy wykonywał, bo dalej nie dało się przejść po prostu gry. No i generalnie po wejściu do tego pomieszczenia na ścianie zobaczymy napis. Ona była 4. Po odwróceniu się zobaczymy z tyłu takie kartonowe podobizny Butcher Gangu, co znaczy, że mowa tutaj o 4 członku tego gangu. Odsłuchując taśmę dowiadujemy się, że ta 4 postać miała na imię bodajże Carly, jednak pomysł stworzenia jej został odrzucony. Nikomu się nie podobał, bo wszystko najlepiej idzie w trójkach i 4 postać jest trochę zbędna, nikt nie lubi 4 postaci, 3 są najlepsze. Dlatego też jej autorka, taka oburzona tą informacją, postanowiła zrobić wszystko, aby ta jej postać mogła ożyć. Patrząc na lewo, widzimy właśnie kartonową podobiznę tej 4 postaci oraz wielką skrzynię, którą możemy otworzyć. Jednak nie róbcie tego, bo ja to zrobiłem i potem prawie zawału dostałem. Co swoją drogą możecie zobaczyć na kanale Rosalegranko, bo tam właśnie przeszedłem całego nowego Bendiego i też starszą drugą część Ink Machine, więc można poznać całą historię, jak ktoś jest ciekawy. A wracając, w środku tej skrzyni znajdziemy potwora. Niemal martwego, tak sobie na niego patrzę, no martwy, martwy, ale jeśli się odwrócimy i spojrzymy jeszcze raz do tej skrzyni, to potwór ten znikł. I następnie, jeśli odejdziemy z tego miejsca, to ta bestia będzie nas straszyć i pojawiać się będzie w formie takich jumpscare'ów. Okazuje się, że to jest właśnie 4 członek Butcher Gangu. Jednak okazuje się też, że jest on duchem, który będzie nas nawiedzał. Który generalnie też nawiedzałby nas bez tego sekretu, ponieważ pojawi się w dalszej części gry. Jednak jeżeli uruchomicie ten sekret, to te jumpscare'y będą częściej. Więc no, nie polecam, nie polecam. Jest to dosyć traumatyczne przeżycie. A kolejny sekret, do którego teraz przejdziemy, spodoba się na pewno fanom pierwszej części Bendiego, Bendy and the Ink Machine. Otóż zaraz po zabawie chowanego, po udaniu się do tego docelowego pomieszczenia, znajdziemy kamerę, ale nie byle jaką. Po jej uderzeniu usłyszymy znany nam dźwięk z pierwszej części gry. Posłuchajcie sami. Ci, którzy nie wiedzą, jest to dźwięk kamerzysty.
potwora, który pojawił się w Bendy and the Ink Machine i narobił nam niemałego strachu. Potwór ten finalnie został pokonany przez Ink Demona, Bendiego, ten wyrwał mu głowę, no i głowa ta widocznie trafiła do tego miejsca. Do tego w tym samym pomieszczeniu znajdziemy jeszcze jedną postać, tym razem żywą, a mianowicie po kliknięciu tej wajchy zobaczymy grającego samego, co potwierdza po pierwsze jego strój, a po drugie maska, którą widzimy na ziemi obok tej postaci. Ta postać oczywiście również wystąpiła w Bendy and the Ink Machine, również najlepiej nie skończyła, jednak co robią tu te wszystkie postacie i ile ich tu jeszcze jest? No, odpowiedź jest na tą drugą część pytania taka, że tych postaci jeszcze trochę tu jest, więc możecie poszukać sami, napisać w komentarzu. Jeżeli zrobimy drugą część tego materiału, to przedstawimy kolejne postacie. A dlaczego one wszystkie tu się znajdują? Dlaczego w tym pomieszczeniu możemy spotkać aż tyle nawiązań do przeszłości, do tego co było w poprzedniej części, do tego co wydarzyło się kiedyś? Cóż, to wyjaśniła nam Heidi, czyli ta kobieta, z którą bawiliśmy się chowanego, którą znaleźliśmy. Otóż wspomniała ona, że jest to miejsce, w którym to właśnie żyją duchy i ktokolwiek tu wejdzie, już nigdy nie wyjdzie. A jeżeli wyjdzie, to nie taki jak wcześniej, czyli pewnie to znaczyło, że jeżeli ktoś już tu wejdzie, to jeżeli stąd wyjdzie, to najwyżej jako właśnie duch. A wracając do właśnie tej Heidi, naszej kobiety, którą znaleźliśmy podczas chowanego. Zaraz po jej odnalezieniu, jeśli udamy się do drzwi znajdujących się dosłownie za nami, dosłownie przed nią jakby, napotkamy na potwora, którego sam osobiście spotkałem pierwszy raz przechodząc tą grę. Otóż, co tu najważniejsze, to fakt, że potwór ten to Big Steve, który uwielbia jeść. Jeśli go nakarmimy, odblokujemy pewien sekret. Swoją drogą z notatek dowiadujemy się, że generalnie jest to dobra postać, tylko jest trochę przerośnięta, przez co wszyscy się go boją, wszyscy uważają, że jest niebezpieczny, jest zły, ale prawda, że to jest taki wielki, przytulaśny misiek, kochany i generalnie dobry gościu, ale no przez jego wygląd wszyscy się go boją. A jak go właściwie tak naprawdę nakarmić? To jest w miarę proste, ale nie takie oczywiste, dlatego wielu z was pewnie to przegapiło. Dajcie znać, ile sekretów w tym materiale jest dla was nowością, bo w sumie jestem ciekawy, piszcie to na dole w komentarzu, zobaczymy ile znaliście, a ile nie. A ja już mówię wam, jak go nakarmić. Otóż w tym fragmencie gry otrzymujemy zdolność poruszania się przez te zwane linkery. I z takowego musimy skorzystać i cofnąć się na prawie że sam początek gry. Do kuchni, a tam na patelni znajdziemy jedzenie dla naszego wielkiego Steve'a. Po jego zebraniu i nakarmieniu potwora wydarzy się właśnie to. Ta scena ta no nie była jakaś niesamowita, po prostu odszedł, ale teraz możemy się dostać do tego pomieszczenia, które znajduje się za tą wajchą, gdzie znajdziemy kolejny sekret, a mianowicie poza dużą ilością lutu znajdziemy tutaj schemat, który pozwoli ulepszyć nam naszą broń, więc jeżeli chcieliście mocniejszej broni, to wiecie jak ją zdobyć. A z innych ciekawych rzeczy, zapewne wiecie, że w dalszym etapie gry odblokowujemy transport poprzez pociągi, ale takie metro? No i właśnie, co się stanie jeśli wejdziemy na tory? Cóż, nic specjalnego. Natomiast jeśli udamy się po torach, tych znajdujących się po prawej stronie, znajdziemy tam wielkiego ptaka. I mam na myśli dosłownie wielkiego ptaka w klatce, który ma symboliczne nawiązanie do całego tego miejsca i do całej gry. Co możemy wywnioskować z nagrań, notatek, napisów, które znajdziemy w sumie w jego klatce i w innych lokacjach? A mianowicie, ten ptak w klatce oznacza, że wszystkie marzenia, wolność i radość autorów i ich dzieł została uwięziona, zamknięta w tym złym i smutnym papierowo-atramentowym świecie. I jest to smutne, ponieważ oni wszyscy chcieli, aby ich marzenia, ich sny stały się prawdą. A jak wiemy, nie wszystko poszło po ich myśli.